Dzień dobry, witajcie na kanale Koret. Dzisiaj pokażę, jak w swojej pielęgnacji ułożyłam retinal, kwasy, witaminę C i tak dalej. Będzie pokazane to na przykładzie konkretnych produktów z mojej pielęgnacji oraz wspomnę, jak to wszystko można sobie ułożyć jeszcze inaczej, no bo wiadomo, że każda skóra jest inna i pewne rzeczy trzeba dopasować pod siebie indywidualnie. I tak, tutaj idziemy z retinolem czy retinalem poziom wyżej, więc jest to materiał dla osób, które mają już wyrobioną tolerancję na retinoidy. Natomiast jeśli dopiero zaczynasz przygodę z retinoidami, to warto zacząć od tego filmu, bo tutaj wspominam, jak wprowadzać do pielęgnacji takie składniki. I retinoidy, i kwasy, i witamina C to są składniki, które mogą podrażnić. Dlatego taką myślą przewodnią filmu jest to, żeby wprowadzać je stopniowo, żeby nie przesadzić, żeby nie nabawić się podrażnień, bo po co to komu? Po co komu podrażnienie? No właśnie. Jeśli chodzi o witaminę C, to przede wszystkim należy uważać na tą podstawową formę, czyli kwas askorbinowy. W kosmetykach można dostać różne formy witaminy C, no i właśnie ten kwas askorbinowy, no on można powiedzieć, że ma taki największy potencjał drażniący. A jeśli chodzi już o pochodne witaminy C, to raz, że one są stabilniejsze, a dwa, zazwyczaj łagodniej obchodzą się ze skórą. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, czy są składniki, jakie to są składniki, na które wasza skóra właśnie tak średnio reaguje. Tak jak wspomniałam, te składniki lepiej jest wprowadzać do pielęgnacji stopniowo, dlatego tutaj podzieliłam ten proces dla was na takie bezpieczne etapy. No i na pierwszym etapie zaczęłam od stosowania retinalu co czwarty wieczór, czyli był to czas budowania tolerancji, zmieniałam wtedy stężenie na wyższe, a na dzień miałam serum z niacynamidem. Wieczory, w które nie używałam retinalu, też kładłam to serum z niacynamidem. Oczywiście do tego był jeszcze krem regenerujący. Więc retinal i niacynamid miałam w pielęgnacji od razu, ale zrobiłam tak dlatego, że wiedziałam od początku, że moja skóra kocha niacynamid w każdym stężeniu, a nawet powiedziałabym, że w tych wyższych stężeniach kocha go jeszcze mocniej. Dlatego wiedziałam, że takie połączenie tych składników będzie dla mojej skóry bardzo dobre. Ponieważ niacynamid jest właśnie składnikiem, który może pomóc budować tolerancję na retinoidy, wspiera barierę hydrolipidową, więc jeśli macie pewność, że na niego dobrze reagujecie, to go for it, możecie w ten sposób łączyć to od samego początku. Natomiast jeśli nie wiecie, jak wasza skóra reaguje na niacynamid, to lepiej nie sprawdzać reakcji skóry na te dwa składniki jednocześnie. To może być ryzykowne. Wtedy lepiej najpierw wprowadzić niacynamid, poużywać go przez 3 tygodnie, przez miesiąc. Przez ten czas już skóra powinna pokazać, czy go lubi, czy nie. I jeśli będzie ok, to wtedy można przejść do budowania tolerancji na retinoidy. Etap drugi zakłada, że macie już tolerancję na retinol lub retinal, retinoid. Będę używać zamiennie tych terminów, co? Bo jest to trochę upierdliwe. Częściej się go używa, na przykład co drugi, trzeci dzień i nie ma dyskomfortu skóry. Jak dojdziecie już do tego etapu, to można wtedy zacząć wprowadzać kolejny składnik. Można wprowadzić witaminę C, można wprowadzić kwas. Ja sięgnęłam akurat po kwasy, bo mam skórę tłustą i dość problematyczną, więc takie właśnie naprzemienne połączenie retinalu z kwasami dobrze na nią działa. No i to, jak często będziecie używać danego kwasu, zależy od mocy kwasu i wrażliwości waszej skóry. Więc tutaj na tym etapie sprawdzacie właśnie z wyczuciem, jak często możecie to robić, bo może to być dwa razy w tygodniu, może być raz na dwa tygodnie, a może i nawet raz na miesiąc, więc tutaj to wyczucie jest najważniejsze i jeśli tylko zauważycie, że pojawił się dyskomfort, że skóra jest uwrażliwiona, to jest od razu znak, że oho, to jest za często, trzeba rzadziej. Natomiast taką najważniejszą, uniwersalną zasadą tutaj jest to, żeby nie używać kwasów ten sam wieczór co retinoid, tylko rozłożyć sobie to na osobne wieczory. Jak włączałam kwasy do pielęgnacji z retinoidem, to na początku używałam toników kwasowych, które zostawiałam na całą noc i oczywiście do tego szedł jeszcze na twarz krem i robiłam tak plus minus raz w tygodniu. Ale teraz, słuchajcie, na jesień przerzuciłam się na zmywalną formę kwasu. No i wprowadziłam peeling z Basic Lab, który zawiera kwasy szikimowy, migdałowy i laktobionowy. Szikimowy i migdałowy to kwasy, które są właśnie przede wszystkim dla skór problematycznych, a laktobionowy z kolei jest delikatniejszy dla wrażliwszych skór. Dodam jeszcze, że peeling zawiera silne antyoksydanty, glutation i resveratrol. Określiłabym ten produkt jako mały, ale wariat, bo z jednej strony jest on dość delikatny, nie daje żadnego takiego uczucia dyskomfortu czy pieczenia podczas aplikacji, a z drugiej strony przy regularnym stosowaniu czuć, że taka lekka chropowatość skóry, ona się wygładza. Więc nie zawsze trzeba się nacierpieć w pielęgnacji, żeby był efekt. Używam go raz na 6-8 dni. Po umyciu nakładam na suchą twarz dość solidną warstwę peelingu i staram się go dobrze wmawiać.
masować w skórę. Zostawiam tak na 10-15 minut i spłukuję. No i właśnie przez to, że jest to delikatniejszy peeling, że jest to forma kwasu do spłukania, a nie zostawienia na całą noc, to on mi się tutaj dobrze wkomponował w pielęgnację jesienno-zimową z retinoidem. Chociażby dlatego właśnie, że po spłukaniu mogę jeszcze dodatkowo mocno regenerująco podziałać. No bo umówmy się, jesień i zima to są pory roku, które z jednej strony są super na wprowadzanie właśnie takich mocniejszych składników do pielęgnacji, a z drugiej strony trzeba naprawdę uważać na tą barierę hydrolipidową, żeby przypadkiem z takimi składnikami nie przedobrzyć. Po spłukaniu takiego peelingu, osuszeniu twarzy można położyć serum z niacynamidem plus jeszcze krem z ceramidami. No i jak widzicie, już teraz pięknie nam się tutaj układa taka strategia, gdzie jest i retinoid, i kwasy, i właśnie niacynamid. Wjeżdżamy w trzeci etap. Tutaj na tym etapie już wiecie, jak wasza skóra reaguje na konfigurację retinoidu z kwasami, w jakich odstępach dni aplikować te składniki, więc teraz możemy wprowadzić kolejny składnik, witaminę C. No i u mnie wyglądało to tak, że jak pokończyły mi się różne sera z niacynamidem, tam poza linią były jeszcze inne produkty po drodze, to właśnie na to miejsce wprowadziłam serum z witaminą C. Dokładnie wprowadziłam serum z Basic Lab z witaminą C w formie tetra, co jest skrótem od tej jakże chwytliwej nazwy. Czyli serum wprowadziłam na dzień i na wieczory bez retinalu. Do pielęgnacji dodałam też krem ceramidowy, również z Basic Lab, o lekkiej konsystencji, w którym właśnie jest odrobina niacynamidu. Właśnie takie przeplatanie retinoidu z witaminą C, to na wieczór, to na dzień, jest naprawdę po prostu rewelacyjnym połączeniem. Bo z jednej strony jest to działanie przeciwstarzeniowe, przeciwtrądzikowe na wieczór, a z drugiej strony antyoksydanty na dzień będą stanowiły taką ochronę skóry przed wolnymi rodnikami. A wolne rodniki to są takie dziady wstrętne, które powstają między innymi z zanieczyszczeń środowiska, bo też są inne źródła ich powstawania i niestety też tutaj będą miały wpływ na przyspieszone starzenie się skóry. Jak pomyślę, słuchajcie, o tej zimie, to bardzo zastanawia mnie to, czym niektórzy będą palić w piecach przy obecnych cenach energii. Czy tam gdzieś w jednym czy drugim kominku nie zaplącze się jakiś plastikowy klapek? A jak się zaplącze, to oczywiście smród takiego palonego klapka pójdzie na całą przestrzeń miejską i na naszą skórę będzie to działać po prostu fatalnie. Gorszy koloryt, gorsze gojenie się ran po wypryskach. Z tego właśnie względu uważam, że antyoksydanty w pielęgnacji, szczególnie teraz, to jest dobry pomysł. No i dlaczego mój wybór padł na ten produkt? W tym serum z Basic Lab macie poza 10% pochodnej witaminy C jeszcze inne antyoksydanty. Jest koenzym Q10, resveratrol, fluoretyna. Na drugim miejscu w składzie jest olej z nasion konopi siewnych i produkt faktycznie ma delikatnie taki konopny zapach, ale on się szybko ulatnia. Więc zaniepokojonych uspokajam, że nie będzie takiej sytuacji, że staniecie koło policjanta, ten zrobi... Zapraszam panią ze mną, musimy coś zweryfikować. Żarcik dla kumaty. Konsystencja jest dokładnie taka jak w nazwie, czyli jest to przyjemna emulsja, jest umiarkowanie odżywcza, nie jest żadnym tuściochem i z tego właśnie względu używam jej też na dzień. Po umyciu, osuszeniu twarzy nakładam cieńką warstwę, czekam moment, aż się z grubsza wchłonie i na to dodaję właśnie ten krem ceramidowy, również z Basic Lab. Więc obecnie pielęgnacja u mnie wygląda tak, że mam retinal co drugi wieczór, witaminy C używam na dzień i w wieczory bez retinalu, peeling kwasowy tak średnio raz na tydzień wychodzi, a po zmyciu peelingu kładę witaminę C. Natomiast krem ceramidowy jest zawsze i na rano, i na wieczór stosuję ten sam. Oczywiście SPF na dzień, jakżeby inaczej. Przejdźmy do kremu. Tego kremu używam na różne pory dnia, bo można powiedzieć, że ma taką uniwersalną konsystencję. W nazwie jest, że jest to lekka konsystencja, ale ona jest lekka jak na krem ceramidowy. Nie jest on ani wodnisty, nie wchłania się do matu, bo to wciąż jest przecież krem regenerujący. W razie czego to Basic Lab ma jeszcze bogatszą wersję ceramidów. Ten produkt na teraz mi szczególnie dobrze pasuje, bo z jednej strony mam już tolerancję na retinal, więc nie potrzebuję w pielęgnacji mieć takich na maksa odżywczych konsystencji, ale z drugiej strony, tak jak wspomniałam, trzeba jesienią i zimą o tą barierę hydrolipidową dbać szczególnie, więc jest to produkt, który jest dla mnie takim złotym środkiem, bo z jednej strony odżywia i czuję to odżywienie skóry, z drugiej strony jej nie obciąża. To naprawdę bardzo ciekawa ceramidowa propozycja. Te etapy wprowadzania różnych składników to jest moja osobista propozycja. Uważam, że metoda małych kroków, szczególnie przy tych składnikach, jest po prostu bezpieczniejsza dla skóry niż rzucanie się na nie wszystkie naraz. Oczywiście nie jest to jedyny sposób, da się to zrobić inaczej. Na przykład, powiedzmy, macie jakieś delikatne serum z witaminą C, które uwielbiacie, wiecie jak skóra na nie reaguje, no to niewykluczone, że
można już z niego korzystać w tym pierwszym etapie przy wprowadzaniu retinoidu, tylko że właśnie naprzemiennie. Super ważna jest też świadomość, że wcale nie trzeba mieć tych wszystkich składników naraz w pielęgnacji, bo można się zatrzymać na dwóch i mieć super efekty. Jak widzicie, niacynamid większą rolę odgrywał u mnie na początku, a teraz mam go dosłownie krztynkę w kremie ceramidowym i pierwsze skrzypce grają przede wszystkim właśnie retinal, antyoksydanty i kwasy. I to w sumie też jest jedna z takich moich osobistych zasad, żeby nie mieć zbyt wielu naraz takich mocnych składników aktywnych w pielęgnacji, powiedzmy tak do 3-4. A jeśli chodzi o niacynamid, no to na pewno do niego kiedyś wrócę, bo go uwielbiam, tylko że co jakiś czas lubię skórę zaskoczyć czymś innym. Kolejna kwestia dotyczy retinoidów, czyli jak często chcecie je aplikować, bo teoretycznie powinno się dążyć do codziennej aplikacji, no bo wyniki badań są na podstawie właśnie takiej codziennej aplikacji, a jeśli się używa ich rzadziej, no to wtedy trzeba dłużej czekać na efekty na skórze. Wiecie, no na pewno nie warto zatrzymywać się z retinolem czy retinalem na takich bardzo dużych odstępach czasu, takich samych jak przy jego wprowadzaniu, czyli powiedzmy 4-5-dniowych odstępach, jednak warto go używać częściej, ale nie powiedziałabym, że koniecznie musi być to codziennie. To jest już kwestia indywidualna. Ja na przykład używam retinalu co drugi dzień, widzę jego efekty bardzo wyraźnie, wygodnie jest mi z takim odstępem aplikacji i póki co nie mam zamiaru tego zwiększać. Zwiększać aplikacji, zmniejszać odstęp, tak, you know what I mean. Jest teraz na TikToku taka bardzo popularna metoda pielęgnacji, która się nazywa skin cycling. Została ona zapoczątkowana przez amerykańską dermatolog i polega na rotowaniu w pielęgnacji różnych składników w następujący sposób. Pierwszego dnia skupiamy się na złuszczaniu, drugi dzień to retinoidy, trzeci dzień to regeneracja, czwarty regeneracja. Brzmi to prosto i przejrzyście i myślę, że dla osób, które mocno przesadzały z tego typu składnikami, ta metoda może być bardzo dobra, ale uważam, że jest w niej bardzo duże pole do różnych interpretacji. Z jednej strony może być naprawdę pięknie, a z drugiej strony to też jest sposób doprowadzenia do przesady w pielęgnacji. To wszystko zależy od tego, jakie ktoś dobierze do swojej skóry produkty. Według mnie nie jest to dobra metoda na czas budowania tolerancji na retinoidy. Jak ja pomyślę, że w tamtym czasie miałabym jeszcze co czwarty dzień kłaść na twarz kwas, to ta twarz to by mi chyba odpadła. Więc widzicie, z metodą skin cycling to zależy, jak po prostu zostanie wykorzystana. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Zostawcie like, zostawcie komentarz, jeśli materiał był dla Was pomocny. Oczywiście zapraszam też na Instagrama, tam też czekają na Was różne pielęgnacyjne ciekawostki. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki! Zostawcie komentarz, jeśli macie... Nie, wzięłam oddechu przed zaczęciem. Trzeci dzień re... What? Ten produkt... O Boże. Ten produkt... Czy ja mam te anteny? No jakbym po prostu łapała sygnał z satelity krajowej jakiejś, czy coś. Jakie są satelity? O Jezus, swędzio, nie mogę się palcem podrapać. Ach. Ach. Uważać na tą barierę hydrolipidową przez... kropka, po prostu. Trzeba.